mój labuk jest o moim psie. Mój pies nazywa się Luna i jest owczarkiem niemieckim. I zrobiłam właśnie o nim labuk. Tu widać. Nazwę, czyli Luna, owczarek niemiecki. Jak śpi i jej się to śni. Serduszka oczywiście. O, tutaj jest labuk. To metryka. Rasa, owczarek niemiecki. Krótko włosy. Nazwa, Diora Luna. Data urodzenia, 13 marzec 2014. Umaszczenie, czarne podpalane. Numer tatuażu 205L, płeć suka. Ojciec Bac ze Spręcowa. Matka Wama z hodowli kłod i pan. No, prawdziwa metryczka jak dla człowieka. Co tam dalej mamy? Tutaj mamy budowę owczarka. Tosia, jakie tam są? Jakie są w budowie psa inne nazwy niż w budowie człowieka? Co ciekawego? Kufa. Co to jest kufa? To jest inaczej pys. Co jeszcze innego jest? A wysokość pieska liczymy w czym? Liczymy kłęb. Kłąb, to jest kłąb, w kłębie, czyli wysokość kłębu. Nie liczy się ani pupy, tak, ani głowy, ani uszu, tylko kłąb, czyli jak szyja zjeżdża na dół i się zaczynają kość gardłowa, to wtedy jest ten kłąb. Kłąb. Super. Jak rozmawiać trzeba z psem? Tutaj nie mam wszystkich słów, mam tylko podstawowe. W psim języku? Tak. Noga, waruj, siad, daj głos. Wszystkie te komendy twój piesek zna? Tak. Kto go uczył? Tata, ja, mój dad i mama. Brawo, współpraca świetna. A nas uczył pan uczeń z szkolenia dla psów. Tutaj jest jak narosła, tak wyglądała jak była mała. I to było robione 26, czyli maja. Maja. Rok temu. 14, a tak 5 miesięcy później i tata potem jej zbudował taką dużą budę. Gdy miała 10 miesięcy, to wyglądała tak. A tutaj nie jest to łatwe zdobyć, oto taki ślad. A jak ty zdobyłaś ten ślad, Tosia? Zrobiłam to tak, że znalazłam kolor farby i zamoczyłam Lunię tą łapę w farbie. I tak z mamą biegałyśmy, żeby Lunę podstawić kartkę i przy tym trochę umalowała taras. No i tutaj jest strzałka i tutaj jest Luna, jak wygląda teraz, a tak wyglądam teraz. Duży pies. To jest Bax z tata Luny. Tutaj słyszeliście, ojciec Bax ze Spręcowa, to jest właśnie on, jest zawodowcem. Tutaj sama narysowałam, jaką Luna je karmę, firma nazywa się Arion. I na pewno zaraz już wie. Tutaj mama i tata mi pomogli, bo to nie jest takie łatwe. Odcięliśmy jej futerko. A skąd to futerko było odcięte? Z ogonka, z plecków? Tutaj, to na pewno tutaj na brzuszku. A to gdzieś tutaj, bo widać, że jest też białe. Nie to i czarne. No, świetnie. Tutaj są zagadki, tylko jedną słuchamy. Jedną zagadkę wysłuchamy, a kto będzie ciekawy, to będzie mógł z Tosią w ławce poodgadywać. Co oznacza Luna? Kto wie? Lenka. Luna to po hiszpańsku i po włosku księżyc.
No to już chyba te zagadki tam były w obrocie, tak? Już były odgadywane, uczyłaś się dużo. Super. Coś jeszcze, Tosia, o labuku? Tak. To się mówi, tutaj są odpowiedzi, a tutaj są podobne psy do owczarków. Nie zmieściłbym się. Jeden tam, widziałam haski. Bo tutaj miałam plamy pod spodem. Tutaj jest hasek, a to nie wiem, jaka jest rasa. Sprawdzimy. Brawa dla Tosi. A, jeszcze nie wszystko. No to słuchamy. Ostatnia informacja. Tutaj jest zagadka. Co to jest Dogstar? Co to jest Dogstar? To jest Dogstar. Gwiazda jako pies. Super. Masz pomysł, rzeczywiście. A tutaj było miejsce, dlatego nie chciałam, żeby to było pusto, dlatego zrobiłam z naklejek labuk o owczarku niemieckim. Luna. Teraz możemy brawa bić? Tak.